Hola amigos, witajcie na mojej urlopowej zasiadce. Jestem dzisiaj z moją dziewczyną. Zaczynamy urlop, przyjechaliśmy sobie na rybki. Tutaj na Zakole A, gdzie ostatnio nakręciliśmy dwa odcinki. Jestem w trochę innym miejscu. Generalnie wywożę tam na tą wyspę. To jest po prostu ta sama wyspa, tylko od innej strony. No cóż, przywitała nas burza. Przesiedzieliśmy 2-3 godziny pod parasolem, ale już wędki w wodzie, no i szykujemy sobie kolację. No, zobaczcie, Kaja już tutaj kroi kiełbaski. Tu jeszcze kiełbaski białe, jednorazowy grillek. A tak wygląda nasz obóz. Tutaj wam pokażę. Tu mamy namiocik, tu samochód, prysznic, namiocik. Tutaj oczywiście parasol. No i tak sobie tutaj siedzimy. Tutaj mam wędeczki. Fajne zejście do wody. Ktoś wyciął schodki. No i tak wygląda woda. Ostatnio się nie udało, ale to nie znaczy, że nie próbuję dalej. Na pierwszą nockę, na jedną wędkę pójdzie coś słodkiego, czyli apacz od chłopaków z plus 20. Tutaj mam PV-kę z peletem, pokruszonymi kulkami. Na haczyku pop-up z tonącą, pół na pół, przypon Dirik. Do tego kilka kulek, kilka całych, kilka pokruszonych. I taki zestaw pójdzie do wody na pierwszą nockę. Dobra. Słuchajcie, minęła może godzinka po tym, jak przerzuciliśmy na apacza i jest branie. Także holuję teraz rybkę. Fajnie odjechała. Mam nadzieję, że ją wyciągniemy i zobaczymy, co to będzie. Ale jest ryba na plus 20. Ale się jaram. Włączymy się, jak wyholujemy rybkę, nie? Nagrywam cię. Ciągniesz. No. Chociaż raz ty. Mamy już rybkę przy brzegu. Fajna ryba. Myślę, że dwucyfrówka. Jest. Mamy to. Mamy rybkę, kochanie. Super. Poczynaj wędkę. Wow! Tak zeżak, że kulka spadła aż. Ale to jest ten bałwanek, którego przed chwilą wam pokazywałem. O! Jest ciężarek. Kulki żarłocznie pożarł, że nie zostały. Dobra. No słuchajcie, jest pierwsza rybka z urlopowej zasiadki. O! Taka rybka, no powiem wam, jest niezła waga. Zaraz go zważymy. Ale jest konkret i minęła może godzinka. Oczywiście ja się nastawiłem na śmierdzącą. Zmieniliśmy na słodkie i od razu jest efekt, nie? Patrzcie, jaka ryba. Ja myślę, że spokojnie z 12 kg ma. Ile? No, prawie 13. Pięknie. A to jest wytarowane. 13? No nie wiem, 12,5 chyba, nie? No to zobacz. Czekaj. Tylko nakręć to. Nakręcam. No. No, prawie 13. Ale jaja. 13 kilo i to jeszcze tak, co się nie spodziewałem. Mega, jeszcze szybkie foto i puszczamy rybkę do wody. Szybka sesja. Rybka do wody.
Już cię wypuszczamy. Ale mi dałeś radość na początek urlopu. Mega. Płyń. Pa, pa, pa. Płynie po mamusie. Piąteczka, kochanie. Musisz mi przybić piątkę. Jest świetnie, panowie. Słuchajcie, przewożę sobie wędki. Jedną już przewiozłem i mówię Kai, że na tej wędce za chwilę coś może się stać, bo tak delikatnie szczytówkę widziałem, że się poruszyła. A nie było mnie przy wędce. No i ledwo wyrzuciłem towar, branie na tej wędce. I kolejny raz na Apacza, także słodki chyba wymiata teraz. Patrzcie, jakie piękne wschód słońca. Widać to na kamerze? Oczywiście. Ryba o wschodzie słońca. Tak się żyje. To znowu nie jest jakaś mała. Pokazać piękności. Nie jestem sam. Nie no, chyba nie. Mamy. Mamy kolejnego kapana. Kolejna rybka o poranku. Moi drodzy, coś pięknego. Dobra, wypinam. Zaraz ważymy i pokażę wam rybkę. Pochlawa gdzie? No, daj się pokazać. Pokaż się ładnie państwu. O, no słuchajcie, jest pewnie godzina gdzieś chwilę po piątej. Mówiłem, że za chwilkę będzie branie. No i jest kolejna piękna rybka, dwucyfrówka. Zaraz ważymy i zrobimy sobie piękne zdjęcie o wschodzie słońca. Dobra, ważymy. Ile? No 13,5, 14, 13,5. To chyba ten sam. Pięknie. Tamten też miał gdzieś tyle, bo wytarowałem wagę lepiej. Także tam było o 1 kilo zaniżone. Pięknie, piąteczka. Musisz się przyzwyczaić. Za to mnie przespaną noc. Jest rybka o wschodzie słońca. Coś pięknego. Życzę sobie takich poranków. Puszczamy to. W drugą stronę, koleżka. Płynął. Pięknie. Jest super. Takie wakacje to tylko sobie wymarzyć. Piąteczka, kochanie. No, nie mam jak. No, ale była zbita piąteczka. Widzieliście wcześniej. Lecimy po następne. No, role się odwracają. Kaja przejęła pałeczkę i ciągnie rybkę. No ciągle.
Do góry sobie dawaj całkiem nawet. No. Ale świeci w oczy. No słuchajcie, w międzyczasie zdążyłem zerwać jedną rybę. Tu już mam przygotowane do wywózki. Ta wędka była w wodzie może 15 minut. I piękny odjazd, także po tej rybie ustawiam chyba kamerkę na statywie i nagram wam branie. No. Jak tam, kochanie? Już jest blisko. No o kurde. Patrzysz, jaka ja walczę. Kasia by cię nie wciągła. Pomóc ci? Czy na razie ciągniesz? Ale dobra, nie tak na siłę. O, jest tam. Nie, no to będzie twoja. Idę po podbierak. Co? Będzie twoja pierwsza ryba z dzikiej wody. No, ciągnij ją, żeby tam ci nie popłynęła. No, spokojnie. Nie, ciągnij. Dasz radę, już jest przy brzegu. Kurwa, nie dam rady. Wziąłeś? Dasz radę, kochanie. Kurwa, weź tą rybę. Ale już jest tak blisko. Masz. O, to mniejszy jest gagatek. Ale wariat. O, to jest maluszek. O, wypłynął kawałek kulki. Znowu będę musiał robić. Człowieku świąteczny, ale piękny. Taki 3-kilowy. Kaja barak wyholowała prawie całego. Znaczy RODO. RODO Kaja. Ale jest kolejna rybka. Jak tak będą brały, to ja nie wiem, to my dzisiaj musimy jechać do domu. No. Masz rację. Super. Słuchajcie, chciałem wam wywieźć dwie wędki, ustawić statyw, nagrać branie, ale nie dały mi. Ledwo zdążyłem wyrzucić towar i branie, nie? Mega, mega poranek, no marzeń. Ja już zdążyłem wyschnąć praktycznie. Ale razi. Też ładna. Jest kolejna. Mega, mega. Ale się dzisiaj nałowimy. No nie? No, ale dzisiaj pośpię. Taki bałwanek z dwóch waftersików. Squid i truskawka. Ale chyba rybki biorą dzisiaj na wszystko, bo tyle brań. Ja nie wiem, czy jest godzina 7, a my już mieliśmy 6 brań. Nie ma. No, 6? Nie wiem już ile, ale nie dużo. Wiem. Dużo. Dobra, zaraz wam pokazujemy rybkę. O, ty walczaku. Ale waleczna, nie? Janusz Walczak. No. Dobra, to się wytnie. Nie chce się dać, a piękny ma pomarańczowy kolor, nie? Zobaczcie, jaki kolorek ma ta rybka piękna. O! Słuchajcie,
Kolejne branie, jeszcze nie zdążyliśmy wypuścić tej rybki. A tu już kolejne branie. Niemożliwe, nie? Za chwilę trzeba będzie wyjąć wędki z wody. Pytanie, czy stanęła, czy przepuściła. Ale normalnie pojechało, nie? Jestem normalnie zmachany. Ja miałem tylko wstać o 4 i przerzucić wędki i spać. A nie wyciągnąć tyle ryb. Nie no, oczywiście żartuję, super jest. Brania mam na obie wędki. Pokażę wam, co idzie tutaj na jedną. Tu jest PV-ka, którą robiłem wczoraj. Z krabowymi kulkami, peletem i stigmixem Bolsena. Do tego tutaj mam krabowe kulki z kukurydzą i zalane Robin Redem. Taką garstkę daję. I na to, z racji tego, że pomieszałem teraz dwa waftersy, idzie truskawka bergamotka, kilka kulek. Dosłownie garstka. I to wszystko idzie do wody i za chwilę pewnie wam nagram branie. Jest rybka. Mamy rybkę. Kolejny karpik na plus 20. Patrzcie się, jak ma w pysku. Fajnie kuleczki. Wow, wow. Zaraz go wyciągamy, wypniemy i pokażę go wam. Jest kolejny gagatek. O, taki znowu 3-4 kilo. Puszczamy. Rybki biorą świetnie. Ale zaczęły się trochę mniejsze robić, dlatego spróbuję takiego hookersa, 24 z bałwankiem, 15, oczywiście Apache i do tego plus, który daje przewagę, parę kuleczek, kilka okruszy. I to wszystko. Leci do wody. Jest już po 14. Brania ustały. Już od jakichś 3-4 godzin nie miałem totalnie nic. Dlatego przerabiam troszkę zestawy. Odchudzam. Wracam na D-Rig i posyłam jeszcze raz świeży towar. Zobaczymy, czy coś się ruszy, czy po prostu rybki odpoczywają tak jak my. No słuchajcie, zasiadka miała trwać 2 doby, ale niespodziewanie skróciliśmy ją do 1. Na szczęście udało się połowić dużo rybek.
Myślę, że super wypad. Jak na to, że jest to dzika woda, naprawdę mega, mega połowione. Czułem się przez moment jak na komercji i to w jakiś dobry dzień, bo po prostu branie za braniem, wywózka, branie, wywózka, branie. Większość momentów było takich, że miałem dwie wędki zwinięte na brzegu, bo po prostu wypuszczałem rybę i było branie w tym momencie. Także wybawiłem się mega. No i co? Standardowo, jak się wam podobało, zostawcie łapeczkę w górę, suba. No i widzimy się w następnych odcinkach, a my lecimy na wakacje. Trzymajcie się, hej!